proszę o wystąpienie otwierające pani przewodniczącej Joanny Kluzik-Rostkowskiej. Dziękuję bardzo. Czy już nie słychać? O, już teraz nie słychać. Witam po raz trzeci, po raz pierwszy z tego miejsca. Proszę Państwa, jak tutaj patrzę na Państwa w tej chwili, to przypominam sobie 23 listopada, godzinę 12, biuro poselskie Pawła Buntyliusza. Bardzo chcieliśmy mieć klub parlamentarny. Klub parlamentarny minimalny musi liczyć 15 posłów. Czekaliśmy na odważnych, którzy będą chcieli w tę drogę pójść z nami. Widzieliśmy, że mamy 15. 14 było na miejscu, a 15 jechał pociągiem, który się spóźniał. Tym 15 posłem był Wojciech Mojzesowicz. Nigdy mu tego nie mówiłam, ale powiem teraz. Nigdy z taką radością nie powitałam Wojciecha Mojzesowicza, jak wtedy w klubie Pawła Poncyliusza o godzinie 12. Bardzo radośnie, ale wtedy, kiedy Wojciech do nas dotarł, okazało się, jest 15, możemy iść do Sejmu godzinę później. Ogłaszaliśmy powstanie klubu. Dlaczego decydowaliśmy się na tę drogę? Decydowaliśmy się na tę drogę w niezgodzie dla polityki, która dominowała na scenie politycznej, w niezgodzie na wieczną awanturę, w niezgodzie na wojnę polsko-polską, o której mówiliśmy, a która ciągle trwa. Zdecydowaliśmy się na ten odważny i bardzo trudny krok, dlatego że wierzyliśmy, że polskiej polityce potrzebna jest racjonalność. Wierzyliśmy, że polskiej polityce potrzebna jest poważna, odważna rozmowa. Po co? Po to, żebyśmy za 5, za 10 lat mogli żyć w Polsce, która jest bogatsza, która jest wygodniejsza, która jest dobrze usytuowana w Unii Europejskiej, dobrze postrzegana w świecie, żebyśmy mogli dzisiaj zaplanować przyszłość swoją, żebyśmy mogli realizować marzenia swoich dzieci i również marzenia swoje własne. To było aktualne wtedy, kiedy formację budowaliśmy, to jest aktualne dzisiaj. Wychodziliśmy z PiS-u, wychodziliśmy z formacji, którą uważaliśmy za formację destabilizującą polską scenę polityczną, uważaliśmy ją za formację, która roznieca tę wojnę polsko-polską i nie wyrażaliśmy zgody na to, żeby tak działo się dalej. Nie wyrażaliśmy zgody na to, żeby być uczestnikami tej polityki. Byliśmy na scenie politycznej obecni. Sondaże były różne. Raz było lepiej, raz było gorzej. Byłabym nieuczciwa, gdybym Państwu powiedziała, że nie przejmowałam się tymi sondażami. Przejmowałam się nimi. Z miarą czasu przejmowałam się nimi coraz mniej, dlatego że pojawialiście się Wy. Już nie było nas 15, potem nas było 19, później zaczęliśmy budować struktury, zaczęliśmy szukać Państwa poparcia. W pewnym momencie, kiedy było jasne, że zbliża się kampania, kiedy już za chwilę znowu będziemy w kampanii parlamentarnej, padło sakramentalne pytanie, jak walczyć o to, żeby się znaleźć w przyszłym parlamencie, jak walczyć o to, żeby rozkruszyć ten beton, który dzisiaj ciągle dominuje na polskiej scenie. I wtedy pojawiły się w naszym klubie, w naszym środowisku politycznym dwie koncepcje. Z jedną koncepcją przyszedł Michał Kamiński. Już mówiono o tym wielokrotnie. Michał Kamiński powiedział tak. Musimy zrobić wszystko, żeby zdekonstruować przywództwo Jarosława Kaczyńskiego. Dlatego, że Jarosław Kaczyński jest dzisiaj groźny dla polskiej sceny politycznej. Jest groźny dlatego, że podważa demokrację, dlatego, że jest antysystemowy. Dlatego, że głosząc hasła antykomunistyczne, realnie myślę o przyszłej koalicji z postkomunistami. Wyjątkowo ważne 4 czerwca. Dlatego ja przystałam na te propozycje. Dlatego 2 miesiące temu w Lublinie powiedziałam jasno, Jarosław Kaczyński musi odejść ze sceny politycznej już dzisiaj. Nie ma miejsca dla Jarosława Kaczyńskiego na scenie politycznej, dlatego że jest dzisiaj przywódcą największej siły opozycyjnej i tak naprawdę wprowadzając destrukcję na polskiej scenie politycznej, ponosi odpowiedzialność za słabość całej polskiej centrum prawicy. Dlatego Jarosław Kaczyński musi odejść. Dlatego również...
chwilę później zdecydowałam o tym, że powinniśmy zawalczyć o to, by Jarosławowi Kaczyńskiemu odebrać ten poważny instrument, który dzisiaj ma, czyli Radio Maryja, żeby przestać udawać, że Radio Maryja jest społecznym medium, które z racji tego, że jest społeczne, ma pewne przywileje, ale w związku z tym powinno również mieć pewne obowiązki. To był kolejny krok na drodze do tego, żeby zdekonstruować przywództwo Jarosława Kaczyńskiego. Dlaczego tego nie robimy dzisiaj? Dlatego, że równolegle pojawiła się druga koncepcja w naszym klubie, żeby nie oglądać się na to, czy mamy blisko PiS, czy blisko Platformy, czy daleko PiS, czy daleko Platformy, żeby zajmować się wyłącznie sobą, jakby nie dostrzegając tego, co się dzieje na scenie politycznej szerzej. I muszę powiedzieć Państwu tak, ta druga koncepcja zwyciężyła. Mój głos nie został zrozumiany, mój głos nie został oceniony dobrze przez klub parlamentarny, przez zaplecze polityczne. Ja uważam tak jak uważałam w momencie, kiedy tę formację budowałam, tak jak uważałam 23 listopada, że wyszliśmy z PiS-u po to, żeby z PiS-em walczyć, po to, żeby nie dopuścić do sytuacji, w której za kilka miesięcy obudzimy się w Polsce, w której premierem będzie nieprzewidywalny Jarosław Kaczyński, a wicepremierem będzie bardzo cyniczny, bez jakiegokolwiek doświadczenia we władzy Grzegorz Napieralski. Ja uważam tę sprawę za ważną. Wtedy uważam tę sprawę bardzo. Ale ponieważ nie zyskałam poparcia w klubie parlamentarnym, nie zyskałam zrozumienia dla tej propozycji, zdecydowałam się nie kandydować na prezesa partii PJPN. Oświadczam Państwu, że nie wezmę udziału w tych wyborach, nie będę kandydowała. Oświadczam również, że w najbliższym czasie złożę wszystkie inne kompetencje, które miałam. Mam tu na myśli klub parlamentarny, którego jestem dzisiaj jeszcze przewodniczącą. Mam również na myśli to, że jestem szefową Stowarzyszenia Polska jest najważniejsze. Za chwilę przed nami wybory. Trzymam kciuki za tego, kto te wybory wygra. Ponieważ orędownikiem równego dystansu, takim najbardziej przeze mnie zauważonym, był Paweł Kowal. Dlatego uważam, że to Paweł Kowal powinien zostać moim następcą. I powiem jedno. Mam nadzieję, że się uda. Mam nadzieję, trzymam kciuki, jedna przestroga. Jeżeli się nie uda, to będzie oznaczało tylko tyle, że PJN szedł do wyborów pod rękę z Jarosławem Kaczyńskim. Bo jeżeli PJN pójdzie do wyborów, trzymał kciuki, i nie uzyska progu, to de facto będzie wspierał w czasie kampanii wyborczej PiS. Życzę, żeby ten próg został przekroczony. Życzę szczęśliwych wyborów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja w tej chwili próbuję nas bałamucić, pokazując, że znowu jestem inny człowiek, jak się zgadza z miękką polityką, którą prowadzi. Jak głęboko destabilizuje polską scenę polityczną, jak naprawdę wszystkie siły demokratyczne, w zależności od, znaczy bez względu na to, z jakiej części ław poselskich pochodzą, powinno otoczyć mnie z kordonem sanitarnym, takim politycznym kordonem sanitarnym, który uniemożliwiłby pomoc PiS-owi. Zauważam to za sprawę znacznie ważniejszą, na tym zasadzie pierwszym problemem. W związku z tym uznałam, że skoro moja koncepcja nie może być zrealizowana, skoro mam zaplecze na tej koncepcji, to nie mogę być szefem partii, dlatego że nie mogę realizować polityki innej niż to środowisko, które stworzyłam. Pani Przewodnicząca uważa inaczej? Ja ten wróci do PiS-u, czy też będzie ciągle w stronę PiS-u? Ja myślę, że Państwo zaraz będą wybory, szefa partii.
druga koncepcja. Niech sami wysoko, dziękuję. Koncepcją moją, koncepcją, którą ja się podpisałam, ale prawda koncepcja, którą... No, zgubił, jesteś już? Koncepcja trzymania równego dystansu w Polsce, jakby nie przejmowała się, że ja mam bardzo poważne obawy, że pojadę w innym stopniu, nie przekraczając kryzysu, czyli wydatka pracy, ja uważałam, że jedynym sposobem, żeby na trwale zaistnieć na systemie politycznym, spekulacje, żadnych rozmów nie prowadzę. Ja też jestem członkinią klubu, natomiast uważam, że jeżeli wygrywa inna koncepcja niż ta, pod którą ja się podpisałam, to również powinna wstąpić zmiana na stanowisku szefa klubu. W przyszłym jest Sejm, spotkamy się we wtorek i ja wtedy złożę swoją rezygnację z bycia przewodniczącym. A jeśli Platforma zaproponuje takie miejsce na liście? Ale to już ja muszę sobie Pani nie chce, że pan nie chce, no to jest do Platformy, a POJN wraca do PiS-u, czy taki jest scenariusz? Ale byście chcielibyście napisać. Dzisiaj jesteśmy na pierwszym zjeździe krajowym Polski, Partii Polska jest najważniejsza. Za chwilę będzie wybór szefa i szef przedstawi swoją koncepcję. Czy będzie łatwo dojść do wyboru? Będzie bardzo trudno, bo to już dzisiaj widać, że ta scena jest zabetonowana. Aczkolwiek muszę powiedzieć, bo jak zwykle mówiłam za krótko i nie wszystko powiedziałam, co chciałam. My już dzisiaj trochę ten beton przyruszyliśmy, dlatego że akurat tak się złożyło, że nasze głosy decydowały o tym, jak będą wyglądały te wybory.